Czy ktoś z Was słyszał o Leonie Łuskino? Zakładam, że nie. A czy znacie ten utwór? Żołnierską piosenkę skomponował właśnie ten człowiek, Leon Łuskino. Oficer Wojska Polskiego, literat, kompozytor, malarz. Człowiek orkiestra, o którym niestety świat prawie zapomniał. Urodził się on 11 kwietnia 1872 roku w Chęcinach. Kontynuując rodzinne tradycje wojskowe, w czerwcu 1889 roku zgłosił się do służby w armii rosyjskiej. Ukończył oficerską szkołę w Odessie. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Po powrocie z Rosji w 1920 roku zgłosił się do Wojska Polskiego, gdzie służył przez kolejnych 7 lat. Odszedł ze służby w randze pułkownika. Przez pewien czas był wydawcą tygodnika Gospodarz Polski, a potem kierował biurem filmowym w MSW, zajmując się cenzurą w filmach polskich i zagranicznych. Jako literat i kompozytor tworzył dla takich artystek jak Hanka Ordonówna i Zofia Derne. Występował on też w teatrzyku Quid pro Quo w Warszawie. Na tej scenie grali tacy aktorzy jak Eugeniusz Bodo, Mieczysław Fok, Adolf Dymsza, czy też wspomniana już Hanka Ordonówna. Największą jednak sławę dała Leonowi Łuskino skomponowana pieśń Szara Piechota. Powstała ona około roku 1918, a po opublikowaniu w wojskowym śpiewniku żołnierza polskiego stała się prawdziwym przebojem. Leon Łuskino był zakochany w Tatrach. Tam w górach poznał Adolfa Wernica, właściciela pensjonatu Liliana. Ta znajomość przerodziła się w wieloletnią przyjaźń. Gdy córka Adolfa, Magdalena, wyszła za mąż za Stanisława Konarzewskiego i zamieszkali w nadleśnictwie Regny, Leon Łuskino wraz z żoną Aleksandrą regularnie ich odwiedzał. Przed powstaniem warszawskim państwo Łuskino przeniesie się do nadleśnictwa Regny koło Koluszek, gdzie doczekali końca wojny. Pan Leonek, jak w Regnach go powszechnie nazywano, był nadzwyczaj pogodnym i uroczym człowiekiem. Wszechstronnie uzdolniony, malował akwarele, karykatury, pisał wiersze i piosenki. W 1946 roku państwo Łuskino powrócili do stolicy i zamieszkali ponownie w bloku oficerskim przy ulicy Powsińskiej 21 na warszawskim Czerniakowie. 9 maja 1948 roku Leon Łuskino, który miał już problemy ze słuchem, nie zauważył jadącego pociągu i został potrącony przez lokomotywę wąskotorowej kolejki wilanowskiej. Zmarł w tym samym dniu w szpitalu. Jego żona Aleksandra zmarła w Warszawie 27 stycznia 1955 roku. Grób państwa Łuskino na cmentarzu przy ulicy Powsińskiej nie zachował się do dzisiaj. 15 grudnia 1992 roku przy pobliskim kościele Ojców Bernardynów umieszczono tablicę upamiętniającą autora piechoty. W uroczystości wzięli udział biskup polowy Wojska Polskiego, przedstawiciele wojska, władz miasta i dzielnicy. Podczas tej uroczystości głośno zabrzmiały słowa najbardziej znanego dzieła Leona Łuskino, pieśń Szara Piechota. Roman i Stanisław Konarzewscy, znając pana Leonka, starali się przechować pamięć po nim. W rodzinnych archiwach zachowały się jego zdjęcia, prace graficzne czy też szereg tekstów.